Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'iku w nasz sobotni wieczór na Perception. Oczywiście będziemy dzisiaj kończyć, tak myślę. To dosyć szybko chyba. Cześć Lunala, cześć Rajana, cześć Klizjeusz. Hej Lawrence, dziękuję bardzo za sól. 28 maja, więc 28, sorry. Okej. Okay. Dziękuję, Fuller. Witam i macham. Macham. Jestem taka jakaś bardzo oświetlona. No właśnie, strasznie jasno jest jeszcze, bo światło, że tak powiem, słoneczne bije, a oprócz tego mam jeszcze włączoną lampkę w pokoju, bo jak się zrobi ciemno, to żebyście coś widzieli. Trochę się jasno wydaje. Cześć Clarence, cześć Skipper, cześć Solaczek, hejka. Ciemnica, bo co chwilę pada. O, u mnie wcześniej było strasznie ciemno i właśnie ponuro i prawie cały dzień było tak smutno, niemalże, że masakra. Także i cały dzień mi się spać chciało, ale wziąłam sobie tabletkę z kofeiną i trochę się dobudziłam. Gwiazdą wieczoru Perception będzie Shakir. Tak. Co tam u was ciekawego słychać? Cześć, chomik! Hej! Hej, chomiczku! Także został nam w sumie ostatni rozdział z tej gry. No i z tego, co widziałam, to on jest bardzo, bardzo krótki, więc nie wiem, czy nie będzie tak na pół godziny, ewentualnie no, godzinę, zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nic ciekawego, skończyłam i ten Nightmares generalnie mi się podobało, ale sterowanie w tej grze to jakaś porażka. No, jest trochę ciężkie. A grałeś, wygrałeś na PC, prawda? Więc nie chyba nie grałeś na padzie, ja grałam na padzie. To pierwsze. Zresztą to drugie też. Mam na targach książki? Tak, to wiem. Byłem bardzo zmulona przez pogodę. Chwilę pada, albo słońce świeciło, albo padał deszcz. No, to ja mam tak samo. Niestety. Zrobić jakieś rzadkie osiągnięcie z zapaleniem wszystkich lampek. O, to ja polowałam na to osiągnięcie, ale w końcu nie pamiętam, czy mi się udało, czy nie, ale na pewno nie za pierwszym razem, niestety. Więc podziwiam i gratuluję. cześć Ninja Shadow. No to wydaje mi się, że na padzie chyba sterowało się lepiej w Little Nightmares, ale pewności nie mam, bo już w sumie grałam dosyć dawno. Dzięki, Skipper. będziesz mi to wypominał, jak nie będzie krótki. cześć Hero From Games. Ja oczywiście totalnie na YOLO to zrobiłam, nie żebym jakoś się specjalnie starał. No, rozumiem. Czasami też mi się takie rzeczy zdarzają, ale rzadko. Odkąd odkryłam, że mogę do kompa podłączyć pada, to się zakochałam w graniu na padzie. Ani krótki to 2 godziny. Ej! Jesteście niemili. W sumie tak dziwnie będzie grać w takim rozświetleniu. Horror. No, ale trudno, nic na to nie poradzę trochę. dobrze. Gdzie my jesteśmy? Aha, bo myśmy utknęli chyba gdzieś. Wydaje mi się, że byliśmy ostatnio. You could always tinker with our dolls until they sing. He was just trying to do something kind for his daughters. No, tak, cofnęło mnie trochę, tak mi się wydaje. No właśnie, mam zasłonięte rolety, Lauren. Ej, tak mam jasno. O.
Milord Kolonela. Znowu Geralt do nas przemówił i kaszle. Jeśli nie pamiętam za bardzo, gdzie ja skończyłam ostatnim razem, a zaraz pewnie dojdziemy do tego fragmentu. Ojej! Dziękuję, Skipper! Za motywację, żeby nie było, że jesteśmy niewinni, zawsze krocyć. Ale nie to, żebym wymuszała czy coś. Ale dziękuję. Cześć, pracelku. Aha, bo tam było na górze jakieś coś. Aha, i tutaj chyba się nie dało wejść. Nigdzie. Czy ja tu słuchałam tego? Nie pamiętam już. No to jest ten moment jeszcze z tym jabłkiem. No, to jest motyw z tym jabłkiem jeszcze. W ogóle. Gdzie nam pokazuje? Aha, że tam iść. No to tak sporo mnie cofnęło, bo przecież myśmy już znaleźli to ciało Bosza z tym jabłkiem. Tak mi się wydaje. Jeśli nie mieli w domyśle teraz płacić. O nie! Nie, to nie tak. Dźwięki. No. No i tu jest ta... Czemu mnie kieruje w tą stronę? Kieruje mnie na te drzwi w ogóle. Zamknij drzwi. Też trzeba je otworzyć. Gra załapie. Dobra, to jest dziwne. Czemu mnie kierują? Chyba, że trzeba odsłuchać to. No właśnie, Chryzjeusz. No, na stówę to już było. No, ale tam kieruje mnie na te drzwi w ogóle. Prawda nas cofnęło, ale jedno się nie zmieniło. Pan Bosz z dzieci i jabłek z gwoździami chce zrobić prankę. Tak. Cześć, Mike. Ja dzisiaj się dowiedziałem, że na ofertę pracy, na którą startowałem, przyjęto inne osoby. Szkoda, bo czułem, że mi dobrze poszło. I mam wrażenie, że mogły tutaj grać rolę znajomości. O, współczuję, Fuller. Niestety czasem tak jest i trzeba się mocno naszukać dobrej pracy. Przed początek czwartego rozdziału. Tak, właśnie, praca. Nie wiem czemu. Aha, bo myśmy tutaj mieli iść. Jezu, nie to chciałam. To chciałam kłócać, chciałam. Aha, tu też trzeba kłócnąć. No i tu żeśmy tego Bosza znaleźli. I tried to fix things and only made them worse. They are coming.
And I do not think I will fight them when they arrive. Richard burned, Felicia hung, Betty drowned, and Heinrich was stoned to death. I don't like any of the ways these could connect. Guys, pesymistyczni. But I am afraid his love of God may help lead to the destruction of an innocent. Też tak miałam długo, że też myślałam, że mnie przyjmą do pracy, czy ale w ogóle nie raczyli się odezwać nawet do mnie po rekrutacji. O, no, też tak często robią, niestety. Smutno. Zwłaszcza jak się liczy na jakąś pracę, nie? Tak mocno. I watched as a crowd of children mobbed her. They squealed as she made the small wooden doll jump and dance, working the strings faster than their eyes could see. 'Twas as though she'd breathed life into the thing. Przerywna byłaby niewidoma osoba w takiej sytuacji. Nie wiesz, że wiesz, że jesteś zagrożona, to jeszcze nie wiesz, skąd może dojść na jej zagrożenie. Ale z drugiej strony ona ma nieźle rozwinięte inne zmysły. W sumie... ciężko powiedzieć, jak czułaby się taka osoba, nie będąc tą osobą. A, bo myśmy wylądowali tutaj. Oh God, that smell! And the woods all rotted. No właśnie, spadliśmy gdzieś. No i tutaj siekiera. Siekiera. Gotta figure this out. No i ja myślałam, że wtedy nas tu zapisało, a widocznie nas tu nie zapisało. Ale dziwnie. No, no dobra. Szczęście mam teraz pracę od kwietnia, już nie na śmieciówkę, a na normalnym etacie. W lipcu mają nawet dać nam podwyżki. O, super sprawa. Zyskanuj. Delphi. Text to speech. July 19, 1692. To Thomas Durham, you are hereby permitted forthwith to apprehend and bring Susanna Morton in order to her examination relating to high suspicion of sundry acts of witchcraft. Praktyki magiczne. Justice for acts committed by her upon the bodies of Mary Talcott and Mercy Lewiston of Salem Village, whereby great hurt and damage hath been done. Should you succeed, wcześniej chyba nie mieliśmy napisów do tego. Shall be bequeathed unto your family forthwith. Superior Court of Essex County. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam tego. Lord of Durham. Hrabia Durhamu. Is this the original house? O, świetnie. Tom słucha. Też nie wiem, co zapisał. Czy jednocześnie nie zapisał. Wzrok jest naszym dominującym zmysłem słuch i węchy nie pozwoli wykryć wielu potencjalnych zagrożeń, na przykład tych sprób podpiętych pod laleczki. My wykryjemy je dopiero, gdy zaczną strzelać. Ktoś inny wcześniej założyłby broń. No, pewnie tak. Moja rada dla wszystkich szukających pracy, najlepiej szukajcie wśród znajomych lub rodziny. Niestety w dalszym ciągu to działa. No niby tak, ale czasami się nie da i nie mam możliwości za bardzo szukać w ten sposób. Dobra, dom słucha. To będzie problematyczne. O, teraz dopiero zapisało mi grę. Nic nie widzę. Teraz jesteśmy w jakiejś podziemnej w ogóle tej kapliczce? Czy co to jest? Czy to jest jakaś kartka? This homestead still feels godless. I wonder when that feeling of peace shall arrive. Has my savior been delayed in his travels? Okay. Dobra, tu są drzwi. Matko! Cześć, Robristin! Dzięki, Marty.
wampirki. To też są jakieś drzwi. No tylko nie wiem, gdzie mam iść, tam czy tam. To są kolejne drzwi. A tu? Siadalnia. Matko. Teraz jesteśmy w ogóle chyba w starych czasach tego domu właśnie. Husband, how has this food spoiled so soon? We only arrived yesterday. Gross. Everything here is just disgusting. Brzydliwe jedzenie. Okej, czyli spiżarnia jakaś. Matko, jak tak nic nie widać, to... Aha. We shall not starve. We... Husband, the animals, they take in ill. Okej. A, jesteśmy w czasach tych czarów chyba, tak jakby. Na razie to nie widzę w ogóle miejsc, gdzie mogłabym się schować, co też mnie trochę przeraża. Jak coś zacznie mnie gonić, to jestem trochę w dupie. Jezus. Tu na razie nic nie ma takiego. Coś się coś zbugowało? Co to jest? Aha, to są te drzwi, tak jakby. Dobra, tu też są drzwi. Czy da się je otworzyć? Da się je otworzyć. Kominek. Nie mogę się schować w kominku. Miałem to szczęście, że siostra mi pracę załatwiła, ale też zaczynałem praktycznie jako cieć, więc od samego dołu. A teraz proszę, siedzę sobie w rejestracji i ogarniam grafiki. No, całkiem fajna sprawa. Chociaż ja bym nie narzekała na pracę ciecia. A tu jest ukryj się. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. To jest taka praca niewymagająca myślenia i rozmawiania z ludźmi za bardzo. A ja nie lubię tak face to face rozmawiać z klientami. Tu też jakieś... O matko, co to jest? That man came by the house again. He calls my healing witchcraft and he leers at my land as if it were a woman. I must fortify this place. Czyli cofnęliśmy się jakby do czasów właśnie czarów. No i teraz nie wiem, gdzie iść. Aha. Maybe fire would help open the door. Now for some matches. Okay. Where can I find matches? Okej, okay, idziemy szukać. Co ciekawe. As the apple tree is anchored to this earth, so shall I root my soul. Protect this land against those who would do harm. Ciekawe, czyli to ta kobieta tak jakby może uwięziła tu swoją duszę, żeby chronić tę ziemię. I przez to nawiedza wszystkich innych. Ciekawe, że w ogóle teraz wspomniała o tych zapałkach, jak mieliśmy. Jakby takie same korzenie, jak próbowaliśmy wyjść z tego domu. Tak całkiem. Nie chciałabyś, wiem to po sobie, aha. Moja koleżanka miała ciecową pracę i jej się podobało, bo sobie siedziała, piła herbatki i oglądała rzeczy w necie. No tak też można. W sumie zależy, jaka to jest praca i gdzie, nie? I z jakimi ludźmi też. Cześć, Torgus. Hejka. Dobra, tam mamy to coś do chowania się, więc nie jest źle. Dobra, zobaczmy tutaj. Jest jakieś palenisko. Tu jest jakaś notatka. Jezus! Matko! Dzięki, Barti. Chcemy podpalić te konary przy pomocy zapałek. Tu by się raczej przydał miotacz ognia na 20 litrów benzyny. Różnie może być w różnych miejscach, no. Attempts at tending to this land have been poor at best, disastrous at worst.
seeds cannot take root. And what is left of the crops have sickened and crumbled to dust. Let's go adventuring. Dziękuję. Dzięki, special dla Torgus. Okej. Okay. Czy to jest... A, tu są może zapałki? Nie, to jest czarka. The sounds that come from these surrounding woods give me pause. Is there a native threat? Or has something foul remained? Tam też coś mało po polskiemu było wytłumaczone, ale spoko. Ustawię sobie to na SMS. A, bo tu nic nie ma za bardzo oprócz tej kartki. No, tutaj się chyba cofam. Chociaż... Nie, to... Ja tu byłam? Byłam. Dobra, czyli cofnęłam się do początku, tak jakby... Oh my God, czy były tu jakieś drzwi, których jeszcze nie otworzyłam? Tam coś jest zaznaczone. Więc może tu były jakieś drzwi, których, przez które jeszcze nie przechodziłam. Aha, tutaj coś było. Ale to byłam w tej szafie. A bo tu są jeszcze jedne drzwi. Ale nie da się ich otworzyć. Żartujecie sobie. Gdzie mam teraz iść niby? Gdzieś na górę w ogóle. To jest tylko jedno miejsce do schowania się, co jest przerażające. Black skrzypią te deski, masakra. Tuż nade mną. Tylko jak ja mam tam wejść. Tu było to jedzenie. Tu była ta kaplica. Tu nie było możliwości wejścia gdzieś na górę. Są to śmierdzące jedzenie. Nie, bo tutaj nie mogę drzwi otworzyć. Super, jak ja mam tam wrócić? Czyli w tym domu, skoro tak latamy górę dół ciągle. No, tylko że ten dom się zmienia. Zmieniłem już dźwięk powiadomień z aha Lary na bardziej ekstremalny. Okej. Okay. Taka dziwna ta grafika w tej grze, takie ciemności. No ciemności, bo jesteśmy osobą niewidomą. I używamy jakby echolokacji. Jak stukamy laską, to ona się właśnie tak rozświetla nam trochę bardziej. Ale ja się dziwię, że w tych czasach ten dom mógł mieć piętro, no. Da radę otworzyć drzwi, nic na siłę, tylko skopa. Chętnie. No bo tu nie ma żadnej... Kurde, jak ja mam tam dojść? Nie widziałam tu żadnych schodów na górę. A to jest nad tą jadalnią. Może to jest jakiś, nie wiem, inny sposób wejścia na górę. Nic nie widzę. To są jakieś... jakieś drabiny. Nie wiem, jak ja mam tam wejść, kurde. Może były tu gdzieś jakieś schody, które przegapiłam. Bo to jest ta... początek, tak jakby. Tutaj jest ta spiżarnia. Jesteśmy jak nietoperze. Słabo widzimy, ale słyszymy. Tak.
Trzymaj internet, Lumala. Aha. Już się dom zaczyna wkurzać. Tu też nie ma nic takiego. Dzięki, Barty. Tym razem nie wystraszone. Tu są te korzenie. To też lipa. Tu jest to miejsce, gdzie mogę się schować. Tu jest to miejsce, gdzie potrzebuję czegoś, żeby przejść przez drzwi. Tu było miejsce z tym paleniskiem i kartką. Czy tu były jeszcze jakieś drzwi? Tu były jakieś drzwi, ale... Czy ja tu byłam? Tu byłam. No tu też nie było żadnych schodów. Kurde. I zaś to obeszłam dookoła. Oh my goodness me. Utknęłam. Nie mogę otworzyć tych drzwi, no. Co nie da wejść na górę w żaden sposób? No stop, napierniczasz galaską! Cześć, Kalin. Lepsza nazwa, poszarpane ucho czy poszarpana sowa? Ojeju, zależy do czego. Aha, chore nazwy dla kotów? Powiatko. Są troje drzwi z tego pomieszczenia. Przez te drzwi przechodziliśmy. Czy są tu jakieś inne drzwi z tego miejsca? Nie, tutaj można przejść dookoła i w sumie są dwoje drzwi wyjścia. Tu są jedne drzwi. Tu się można schować. A tu? Tu są jakieś schody. Proszę, drogi. This place is damned. Ja się wystraszyłam. And I fear it is of my doing. Okay. Dobra, przynajmniej znaleźliśmy schody. To już jakiś progres. Dobra, chodźmy na lewo. Tu mamy kominek. Są kolejne drzwi. Nic więcej. Nie chcę za bardzo stukać, bo... A, dobra, tu mam skrzynię. Już czuję się bezpieczniej. O, jest jakaś sypialnia. Touchstone, 5/6. My once peaceful wife is now troubled with fits of unrest at night. She moans. Oh. Things I cannot understand. Stęka. Może to nie są jakieś cierpienia nocne. My husband claims she is a weaker vessel, which is why her ears are attuned to the sound of the devil's forked tongue. Jakieś wężousty tam jest. She is not what Thomas says. Susanna is young, vibrant, with warm eyes and a patient smile.
the children in town. They say she can cure their ills. I am not sure whom I believe. Aha, jakieś drzwi się otworzyły, super. No wiecie, się śnią jakieś zboczone rzeczy i stęka, a mąż wzywa egzorcystę zamiast jej pomóc. Sprawdziłem dramat. No. Drama na całego.